Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Gdy jesteśmy mocni w wierze, przeciwstawiajmy się złu. Skuteczną formą uwolnienia się od wpływu złego ducha jest modlitwa, prośby i przywołanie Bożej obecności. Duchu Pana, Duchu Boży, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Trójco Przenajświętsza, Dziewico Niepokalana, Aniołowie, Archaniołowie i wszyscy święci z nieba, stąpcie na nas i bądźcie naszymi przewodnikami w drodze do wiary i prawości. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ojcze Wszechmocny, przyzywam Twojej obecności, aby tylko Twój Duch prowadził mnie i strzegł przed wszelkimi pokusami, jakie zostawia na mnie zły duch. Bądź przy mnie, gdy doświadczam kuszenia do grzechu lub porzucenia drogi, sprawiedliwości i wiary. Boże Wszechmocny, Ty wiesz, że bez Ciebie niczego nie mogę dokonać. W Tobie bowiem żyję, poruszam się i jestem. Bez Ciebie upadam w grzech i ginę. Nie zostawiaj mnie samej, umocnij mnie swoją cichą obecnością. Panie nasz, uwolnij mnie od wszelkich złych pragnień i myśli, które prowadzą do grzechu i prowokują pokusę. Daj mi siłę do pokonywania trudności, abym uwierzyła, że wystarczy mi Twojej łaski. Boże Wszechmocny, oddal działanie złego ducha i nie daj, aby do mnie wrócił. Zachowaj moje serce czyste i napełnij je swoim miłosierdziem. Wzmocnij mnie wszelką odwagą, abym przeciwstawiała się złu i jego skutkom. Tylko Tobie, Panie, ufam. Amen. Niech Wam Pan błogosławi, niech Was umacnia i strzeże przed złym duchem i jego pokusami. Niech się zmiłuje nad Wami i obdarzy swym wielkim miłosierdziem. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.